pioruny mi tu walą pod dołem, mam nadzieję, że nic nie będzie się jarać. O, fuck you game! Zanim puszczę wam gameplay, chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy. Chodzi mi o to coś. Tak, to jest tryb deweloperski. To jest głównie dla nas graczy używane do cheatów. Tylko teraz pytacie się pewnie, dlaczego ja to w zasadzie mam włączone i w pierwszym odcinku, i w drugim, i w trzecim już nie. Dlaczego właśnie? W ciągu tych dwóch pierwszych filmów, które nagrywałem, Remote skraszował mi 6 razy. I to mnie troszkę zaczęło frustrować i no cóż, jak widzicie, w pierwszym odcinku jakieś tam piątej czy szóstej minucie był pierwszy crash. Ja wtedy naprawdę już byłem na skraju wyczerpania psychicznego i takiego rage'a dostałem, że wolałem nie nagrywać. Dlatego włączyłem tryb deweloperski, żeby zacząć robić miniaturkę. Wtedy kompletnie o tym zapomniałem, że to włączyłem i gdy już wróciłem do gry, zapomniałem tego wyłączyć. Cały czas to było tutaj, gdzie jest w tym momencie. Skapnąłem się dopiero podczas nagrywania drugiego filmu. Po tym, jak mi gra skraszowała chyba czwarty raz, ale nieważne. Wtedy wchodzę do gry, patrzę, jest to okienko otwarte, więc na szybkiego wyłączyłem. Rzeczywiście nie powiedziałem wam o tym. Miałem szczerą nadzieję, że nie zauważycie tego, bo to jest taka... Według mnie to była pierdoła, ale najwyraźniej dosyć się zdenerwowaliście z tego faktu. I nie. Nie dodałem kolonistów, nie dodałem żadnych rzeczy, nie dodałem niczego. Nie scheatowałem nic. Nic kompletnie nie zrobiłem, bo... To było tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem zrobić miniaturkę, którą widzieliście w pierwszym odcinku. To coś, co spada z nieba, taki... tam to coś, co siedzi kolonista w środku, to było scheatowane. Musiałem sobie dodać do gry, żeby zrobić tego zdjęcie i zrobić do miniaturki. Dlatego tryb deweloperski był włączony, zapomniałem o tym i sorki za to. Jak już to powiedziałem, no to życzę miłego oglądania. Siemano ludzie, z tej strony Crater Games, witam was na kanale. Powracamy sobie do Rimworlda i jak możecie zobaczyć, mamy nowego kolonistę, Wolf. Szansa rekrutacji 0,61%. Jakim cudem to się stało, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, ale mamy go. Plus to, że w ostatnim odcinku mieliśmy zarąbiste szczęście i udało nam się... Gra nam oferowała super kolonistę, który ma aż 12 skilla w medycynie, 12 w górnictwie i w ogóle jest zarąbisty, jeśli chodzi o właśnie to. Więc teraz tak, jest piąty dzień, jesień pień. To jest lato, po prostu lato, nazwijmy to lato. I musimy rozkazać naszym ludziom, żeby jak najszybciej jest to możliwe, poszli na pole. Więc rozkażemy każdemu, żeby to zaczął robić. Musimy, ponieważ, no cóż... Nasze zasoby jedzenia, powiedzmy, powoli się kurczą, szczerze mówiąc, mamy 30 tylko, więc na nas piątkę starczy na 3 dni. O, fuck, jesteśmy zgubieni. Może tutaj, zamiast zacząć panikować, damy po kolei stół rzeźniczy, proszę was bardzo, kuchenka, myślę, elektryczna, no w końcu te panele i w ogóle muszą zrobić. I myślę, że... chwilę obecną to będzie tyle. Potrzebujemy jeszcze jednego dobrego budowniczego, czyli najlepszym był Kai, co nie? Właściwie nie za bardzo, najlepszy jest Sparky. Najlepszym jest Sparky, więc go weźmiemy zamiast może rolnika w tym momencie. Będziesz naszym super budowniczym. I zajmie się tym, miejmy nadzieję, jak najszybciej jest to możliwe. To na chwilę, myślę, anulujemy. I rozkażemy mu, żeby to zrobił. Więc Sparky, czy ty masz jakieś załamania nerwowe czy coś w tym stylu? Szczęście nie, więc zajmie się po prostu pracą. Miejmy nadzieję, że nie załamiesz mi się tu ani w tym stylu, bo to by było bardzo złe. Kai rzucił tam Senra. Jakieś tam widzę żarcie, żeby on sobie tutaj przeżył. Czy ty, dlaczego jesteś głodujący? O, fuck. Paskudne otoczenie, no chyba cię coś... Ach. Ci będzie. Czy tak, mamy mało jedzenia, tak jak już mówiłem, więc tutaj niech ludzie pójdą to robić. Sparky tutaj ładnie pójdzie budować nam panele, żebyśmy mieli generator, w sensie klimatyzator, do naszej kochanej lodówki. Poza tym, musimy tutaj drzwi zbudować, bo zauważyłem, że tego nie zrobiłem i ludzie nie mają jak wchodzić normalnie do budynku, tylko przez jakieś generatory, co trochę głupie jest.
I właśnie, zapomniałem jeszcze powiedzieć. Imiona nie jestem w stanie jeszcze zmienić, ponieważ robię ten odcinek trzeci pod rząd, więc ja jeszcze nie wiem, jakie tam komentarze daliście. Ale jak macie jakieś dobre imię dla naszego jednego kolonisty, to walcie śmiało w komentarzach. I teraz, tak jak już mówiłem, jeden widz pisze imię dla jednego kolonisty. Ja sobie wybieram wtedy, które chcę, które jest dosyć ciekawe i w ogóle. I zobaczycie, o fuck, Lukas ma załamanie, będzie do nas strzelał. Dobra, wszyscy się chować tutaj. Ja wtedy zmieniam imię naszego kolonisty w ogóle. Co tu się dzieje? Sandra chce uciec. Kto ma grypę jeszcze? Nie. Sparky jest chory i Senra jest chory. Dobra, Senra mnie nie interesuje, nie spierdziela sobie jak najdalej. Fuck, i kurczak dołącza. No to kurczak akurat fajny może być, więc to wszystko możemy wyłączyć. On chyba teraz ucieknie, co nie? Chyba, że się ogarnie. Nie wiem, a się... No, zresztą, walić go. Aha, on do nas chce wejść. Już chyba po nim. No, więc ustawimy sobie tutaj naszych super kolonistów. Ty Wolf tutaj podejść. Jak tylko drzwi otwarzy, to już będzie po nim. O fuck, jeszcze Lukas tutaj biegnie. Co tam było? O nie, żon, ty nie rób tego! Nie, szukaj celów, nie. Chować się, wszyscy się chować. Albo... Nie chcę turbować też Lukasa, bo mamy mało apteczek, nie chcę ich używać. Jak długo on tam będzie siedział? Dobra, ucieka sobie. Jest dobrze. Żeby tylko nie podszedł do nas, nie zaczął do nas strzelać. On z szpitala. On wprost chce uciec, a to ham jeden. Dobra, wiecie co? Chrzanić go. Nie chcę tutaj w ogóle wychodzić z tej kolonii w tym momencie, jak Lukas ma to załamanie i będzie do nas strzelał. Nie, ziom, nie. Zabić go. Powalcie go. Niech on się ogarnie, zanim zdechnie. Lukas, nie rób tego. Ziom. Dobra, leży. Ale nie uciekł. W sensie nie zginął, więc o tyle dobre. Dobra, wiecie co? Ja, ten typ chyba niedaleko uciec, co nie? Chyba go przejmiemy znowu. Więc zapraszam cię, Sparky. Idź go aresztuj. A może Kai, ratujesz tego swojego typa? Co ty na to? Cholera, to się źle skończy. Oni coraz gorsze mają swoje załamania. Musimy im jak najszybciej sto... Czemu go zabił? Nie zabił. Dobra, nice. Bardzo się cieszę. Teraz weź do niewoli znowu. I weźmiemy go, wsadzimy do innego pomieszczenia. Okej, Kai, nie oglądaj gwiazd. Jesteś dobrym medykiem, z czego pamiętam. Cena 7, nie jest źle. Twoje zdrowie, same siniaki i dobra, to nic nie jest. No to tego typa trzeba uratować, bo on ma mocne krwawienie, bo nieraz go walnęliście z maczety jakiejś. Więc Kai, czy mogę cię wybrać? Mogę. Zajmij się leczeniem. No, oczywiście użyjesz super ateczka, aż 4 użyjesz do tego. Się porąbało. Tobie chyba też nie jest, nie wiem, z tego przeziębienia całego, w sensie grypy. Ten typ, cholera, on to zaraz zdechnie, więc musimy znowu go... Nie karmieniem, leczeniem. I ile to też zabierze? Dużo za dużo, niestety. No ale już trzeba to użyć. Bobry! No nie. Bobry są... lekko denerwujące, powiedzmy, bo one... bardzo chcą... zjada wszystkie drzewa. Co to robi? Że po prostu zaraz drzewa nam znikną tutaj w ogóle. Będą się rozmnażać, w sensie bobry, jak będą zjadać te drzewa i w ogóle za chwilę będzie od cholery. Z drugiej strony mamy dużo mięsa przez to. Więc możemy to uznać jako plus w jakimś tam stopniu. Lukas, ty chyba powinieneś, szczerze mówiąc, leżeć tutaj i odpoczywać. Więc zapraszam cię i odpoczywaj. Kai, a co z tobą? Masz tylko śniaki. Że zajmij się budowaniem tego czegoś. O, psychiczne brzęczenie uciekło. Ucichło. Bardzo fajnie. I teraz Kai może zajmie się jeszcze potrzebne materiały. Czego wam znowu brakuje? Metalu pewnie. Oczywiście, bo jesteście za tępi, żeby... Tyle metalu zmarnowaliście na jeden klimatyzator? Całą górę rozwaliliście i to jest za mało? Mamy super tempaków w teamie, jej!
Właśnie, co z tą grypą? Kto miał? Kai? Nie, Sperki miał, tak? Tak. Przecież leczymy ich super apteczkami, więc powinni się za chwilę sami ogarnąć. Lenders ma 51% odporności, a ten typ, oprócz tej całej listy tutaj wszystkiego, 48. Może być. Oj, ajs, w końcu generator nam zbudowali. Bardzo się cieszę. Ale z drugiej strony mamy tylko panel słoneczny, nic poza tym. Możemy tutaj jakoś lampę postawić i tak dalej, ale jeszcze nie, po kolei. Musimy jakoś to rozłożyć, co będzie trudne. Jak oni cały czas to wszystko psują, kto ma najlepsze budowanie? Mamy takiego człowieka w ogóle? Niestety nie, najlepszym jest niby ten Sparky. Więc niech Sparky to robi, gdziekolwiek on jest. Okej, on buduje niby łóżko, to jest dobry pomysł, ale ktoś by musiał iść do kopalni. Co ich cholernie nie będzie podobać niektórym osobom. Bo mogą załamania dostać. Niestety. Rozkażmy im, żeby robili swoje... Ziomek, ty masz... Ile ty masz budowania? 6 i ty psujesz takie rzeczy? Błagam cię. No chyba nie! O fuck, jesteśmy tak bardzo na skraju, a gra chyba kasuje mi wszystko, co mogę normalnie zjeść. Za będziemy musieli polować, bo mamy 6 racji żywnościowe, to mi się bardzo nie podoba. Więc, fuck's sake, szło tak dobrze, nawet gra oferowała mi ludzi, a teraz idzie bardzo źle. Dobra, budowniczy, Sparky, wiem, że ty tam kopiesz w ogóle, ale niestety muszę cię wziąć z kopalni i rozkazać ci, żebyś zbudował tutaj drzwi. Potem musimy dać tutaj śpiwór i ustawić to jako więzienie. Teraz rozwalimy to i rozkażemy komuś, żeby... Tak, zaniósł go do łóżka, pójdzie sobie tutaj w piździec, nikt cię nie lubi, siedź tam. I teraz my tutaj musimy naszym ludziom rozkazać zrobić te rzeczy. Więc Sparky zajmie się może tworzeniem tego czegoś, a ktoś inny zajmie się strzelaniem do tego indyka, bo wygląda całkiem kusząco, szczerze mówiąc. Więc kto ma najlepsze strzelanie? Lukas, więc po raz drugi złapię sobie ten karabin. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie strzelał do ludzi. To było chore. Stań sobie tutaj. Postaraj się nie rozwalić żadnych naszych rzeczy. One shot? Ciało, kurwa. W serce, idealnie w serducho mu trafił. Sniper as fuck. Dobra, coś tu jeszcze ciekawego mamy do zabicia. Tą wiewiórkę całą, a to jest chyba nasza wiewiórka, czy nie? Tak, to jest nasza. Ale po co na wiewiórka? Nie wiem, zabijemy ją. Okej, wspaniale. Tutaj chyba potrzebujemy metal, którego posiadamy za cholerę. Nic, zero? Zero. Okej, wysyłamy ludzi do kopalni w tym momencie. Niestety, przykro mi to mówić, wszyscy do kopalni. I musimy dużo metalu wydobyć, więc... Ty do kopalni... Ty do kopalni... Ty do kopalni, trudno, że spałeś, masz iść do kopalni. Rozwalcie te skały, niech... Sparky dostanie trochę... metalu? O, nie poszli spać. Jutro zdechniecie, przykro mi to mówić. No niby poćwartowałem te dwa zwierzęta i dostaliśmy 70 mięsa. To jest... praktycznie nic, szczerze mówiąc, co mi troszkę przeszkadza. Troszkę irytuje, no ale co ja tam mogę poradzić na to. Fajnie by było, gdyby oni poszli... potem te żelazo całe. Duże ryzyko załamania. Wolf, dlaczego ty masz? Co ci jest? Straszne baraki, przerwany sen, zniszczone ubrania. Ty chyba w ogóle ubrań nie masz. Czy jakieś gacie jeszcze masz? Dość na ziemi. No w ogóle... Właśnie, myślę na tym, żeby zbudować tutaj ten cały stół, ale... Ale jeszcze nie, nie mamy czasu naprawdę na to. Musimy teraz o przetrwanie głównie myśleć, bo nie mamy jedzenia. Zero. Teraz ludzie głodować będą. Łukasz, widzę tu jakiegoś strusia, więc chodź tutaj może. Stanie sobie tutaj i celuj w serducho. O! Nice, pięknie. Teraz możesz, nie wiem, strzelać do tego dalej chcesz? Idź to zabić wręcz może, co? Ten klimatyzator jest jakiś porąbany, szczerze mówiąc. On... Nikt nie jest w stanie go zbudować jakimś cudem. Nie wiem... Och! Cholerę chodzi. Ale... Nikt nie jest w stanie go zbudować. Już ile? 10. szansa i za każdym razem marnują. Z jakiegoś powodu.
No nie wiem, ja chcę, żeby ten stół zbudowali jak najszybciej jest to możliwe, chociaż widzę, że i tak chyba prądu do tego nie będziemy mieli, chociaż może będziemy mieli. Ten kabel niby tu leci, więc może zasięg będzie. Jeśli tak, to jesteśmy uratowani, jeśli nie, już po nas. Może nie jak po nas, tylko będą jedli po prostu mięso normalne, nic nie zrobione, jak zwierzęcie. Co mi się bardzo nie spodoba, oczywiście. Okej, okay, widzę, że tutaj gra mi daje jakieś rzeczy i jest to fite danie. Okej, okay, podoba mi się to. Może nie kopcie, tylko idź tutaj po te rzeczy. I to mi da, że troszeczkę będziemy mogli dłużej przeżyć. Pioruny mi to walą pod dołem, mam nadzieję, że nic nie będzie się jarać. O, fuck you, game! To się źle skończy. Mam nadzieję, że zaraz zacznie lać, bo głupio by było tutaj spłonąć. Bardzo głupio. Na całe szczęście udało mi się tutaj zbudować już tą kuchenkę całą elektryczną, ale jest taki problem, że nasz kucharz ma załamanie nerwowe. I nie wiem, jak to szczerze zrobić teraz. Czy ktoś ma lepszego skilla w tym? Kai ma jakiś tam, powiedzmy, sadzi ryż. Może nie sadzi ryżu, tylko idź tutaj, zrobisz nam proste danie. Bez przerwy, Kai, zapraszam cię jak najszybciej jest to możliwe, bo jesteśmy teraz na skraju, szczerze mówiąc. Już jest taki problem, że nie mamy jedzenia zbyt dużo. I ktoś ma niewielkie, Lukas ma niewielkie załamanie nerwowe. A już trudno się mówi, musicie to przeżyć. Więc tak, jesteśmy na skraju, tak jak już mówiłem. Zastanawiam się, jak możemy to rozwiązać. Czy są tutaj może jakieś zwierzęta duże? Jest ten cały locha. A to jest nasz pies, czy tam coś tam. Nie, to nie jest nasz, cholera, sorry, pomyliłem. To jest tutaj dobrym strzelcem. Lukas, chodź tu, gdzie ty jesteś? Kopiesz żelazo. Chodź tutaj, będzie strzelał do zwierząt. Albo stój, tutaj jest jakieś ładne. Ładny okaz, więc zabij go. Ale spierdziela. Schował się w kopalni i to ma gdzieś. Dobra, strzelę dalej. Okej, okay, mamy pierwszego dzika upolowanego. Tu jest parę innych, więc też tutaj, Lukas, się przejdziesz i zaczniesz do mnie strzelać. Więc troszeczkę fauny zabijemy, ale robimy to dla survivalu, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie dlatego, żeby przetrwać, więc no cóż, mamy wytłumaczenie dobre. Strzelaj do tego czegoś, rakun. Strzela do tych zwierząt, turbuje każdego po kolei, ale trochę one nie chcą umierać. Czy ja słyszę ogień? O, tutaj ładne ognisko się zrobiło. A co z tym ogniem tutaj? A, wygasa się na szczęście. Jest deszcz. No to w ogóle jest easy. Kai, widzę, że jakiś tutaj ryż też coś tam robił. Fajnie. I te zwierzęta fajnie by było też oczywiście ćwiartować. Więc Kai, jak tylko skończysz gadać, to zaczniesz go ćwiartować. Ten już ma 5% szansy na rekrutację. To by było dobre, gdybyśmy go wzięli naszego teamu. Bardzo nawet dobre. Wow! Klimatyzator w końcu zbudowali! Nice! Ale teraz oczywiście nie mamy dostępu do prądu w tym miejscu, więc musimy pociągnąć kable przez ścianę aż tutaj. Więc mam nadzieję, że ktoś tam powinien za chwilę to zrobić, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Wolf się załamał. Leży sobie tutaj w wyrku. Znaczy w wyrku, no na ziemi leży po prostu. Czy możemy go jakoś uratować? No nic mu nie możemy zrobić, więc niech sobie tam siedzi. Ujawnił, że ukrył on na tej planecie statek kosmiczny i wyśle ci jego współrzędne. Jeśli do niego dotrzesz, Harlon zabierze cię z tego świata aż do gwiazd. Zobaczmy może miejsce, gdzie to jest dokładnie. No to jest fest drogi, tak. 1/3 świata. My jesteśmy tutaj, w tym niebieskim. On jest aż tutaj. No to ciekawe. Jak długo by nam to zajęło, gdybyśmy szli od naszego domku? Zajęłoby to 47 dni. Czyli dosyć sporo. 47 dni. I nawet tyle nie przeżyliśmy w tym momencie. Oni tyle by szli. Cholera. Oczywiście jest sporo czasu. No cóż. O nie. Wolf, czemu?
Ziomek! Wow, co to było? Coś chyba wybuchło. Gdyby Wolf zaatakował na przykład tego żółwia i go zabił, to by było nawet całkiem fajne, bo byśmy dostali darmowe jedzenie przez jego załamanie i w ogóle... Wow! Nie! Ale to pioruny walą tutaj. Na szczęście jest deszcz, więc pioruny nie będą... Znaczy ogień nie będzie się długo trzymał. Tutaj możemy temperatury dać się do minus 19, bo czemu nie? Wow! Znowu walnęło gdzieś bardzo blisko. Prawie Wolfa walnęło. Więc no niestety, dużo załamań jest w tej kolonii. W ogóle nie dzieje się najlepiej. Musielibyśmy bardzo dużo popracować tutaj nad naszą kolonią, w sensie nad naszym w ogóle budynkiem, żeby oni nie mieszkali razem, żeby mieli ładną podłogę tutaj zrobioną, żeby mieli oświetlenie i w ogóle, żeby mieli jedzenie, bo to jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Mamy tylko 7 racji. To jest nic. Tak więc to w następnym odcinku, a na chwilę obecną mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę, bardzo by się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się na następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.